Witam serdecznie na kanale Przyrodę TV. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam ranking 10 najstarszych zwierząt morskich na świecie. Zapraszam do oglądania. Numer 10. Koleń pospolity. Jest to ryba, która może osiągać nawet 160 cm długości i ważyć 9 kg. W najlepszych przypadkach ryba ma 2 metry długości. Kolenie mogą żyć nawet 70 lat. Numer 9. Diugoń. To zwierzę należy do ssaków. Radzi sobie świetnie w wodzie, lecz na lądzie nie wytrzymałoby. Dorosły osobnik może mierzyć 3 metry i ważyć 400 kg. Diugonie są zwierzętami roślinożernymi. Ssaki te są zagrożone wyginięciem. Najstarsze osobniki dożywają jednak nawet 73 lat. Numer 8. Węgorz europejski. Możemy go znaleźć we wszystkich europejskich morzach. Zamieszkuje także pewną część Atlantyku, a także wody słodkie. Co ciekawe, samce w tym przypadku są mniejsze od samic. Samice osiągać mogą 200 cm i ważyć 9 kg. Najstarsze okazy tego gatunku węgorza dożywają 88 lat. Numer 7. Ukwiał. Te zwierzęta morskie zamieszkują morza i oceany. Nie posiadają one szkieletu. Są to organizmy żyjące pojedynczo. Ich długość wynosi w najlepszych przypadkach metr. Potrafią dożyć 90 lat. Numer 6. Rekin wielorybi. Jest to największa znana nam ryba. Najogromniejszy znaleziony osobnik miał 18 metrów długości i ważył 13 ton. Rekin ten odżywia się planktonem. Najstarszy osobnik dożył 150 lat. Numer 5. Wieloryb grenlandzki. Ten ssak preferuje zimne wody. Żyje w morzach arktycznych. Samiec może mierzyć 18 metrów, samica może mieć o 2 więcej. Ssak potrafi dożyć 200 lat. Numer 4. Rekin polarny. Zwierzę to, podobnie jak na poprzedniej pozycji, nie lubi ciepłych wód, woli zimne. Rekiny polarne mierzą średnio 5 metrów. Najstarszy kiedykolwiek osobnik dożył 392 lat. Numer 3. Cypryna islandzka. To zwierzę jest małżą. Zamieszkuje nie tylko morza, lecz również Atlantyk. Nie jest to duże zwierzę. Może mierzyć około 10 cm. Za to potrafi dożyć 507 lat. Numer 2. Gąbka Cynashira antarctica. Gąbka jest beztkankowym zwierzęciem żyjącym w wodzie. Są to organizmy wielokomórkowe. Ten gatunek potrafi dożyć 1500 lat. I numer 1. Gąbka Scolimastra jubini. Kolejny gatunek gąbki. Czy wiedzieliście, że gąbka sama potrafi wytworzyć swój szkielet? Może go odbudować nawet, kiedy jest rozłożony na bardzo małe części. Ten gatunek gąbki, będący oficjalnie najstarszym zwierzęciem morskim, potrafi dożyć 15 tysięcy lat. Wielkie wow! Dzisiaj to już wszystko. Jeżeli film Wam się spodobał, polubcie go i zasubskrybujcie mój kanał. Link do serwera macie w opisie. Do zobaczenia.